Hej, siemaneczko ludziska, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 32. już odcinku z gry Mafia 3. Wykonamy sobie dzisiaj kolejny biznes, biznes PCP. W poprzednim materiale zauważyłem, że nie nagrał się nam komentarz, za co was wszystkich bardzo, bardzo przepraszam. No niestety w grze Mafia 3 nie ma możliwości cofnięcia gry. Gra się nadpisuje. No to co? Bierzemy się za kolejne zadanie. Od razu, nie przedłużajmy. W poprzednim odcinku wykonaliśmy wszystkie misje dla Kassandry. Wpadło nam osiągnięcie. Zostało nam jeszcze misje dla Vita i misje dla Burka. Te misje też sobie pewnie wykonamy, wcześniej czy później. Więc lecimy. O cholera, jasna. Ale grubo, grubo teraz. Wiecie co? Dopiero chyba w 30. odcinku zorientowałem się, że można tuningować samochody. Jest to co prawda bardzo drogocenna zabawa, ale warto. Przydałoby się też uzbierać 500 000. Pół miliona jest potrzebne do osiągnięcia na Steamie. Otrzymania osiągnięcia na Steamie. Kurczę, daleko ta dzielnica biznesowa jest. Tak, na przełaj. Po ludziach, po trupach. Dobra, jesteśmy na miejscu. Kurde, w końcu. Pytanie tylko, jak się tam dostać. Zwróć uwagę, że przez te moje głupie zabawy straciłem trochę życia. Przepraszam, nie życie, a troszkę kamizelka nam się zepsuła. Bierzmy tylko tą apteczkę i lecimy dalej. Czekajcie, mogę to gościa skubać? Mogę, tylko że nie z tej strony. Morda. Czekajcie, możemy tam wejść? Tutaj mam jakieś części właśnie. Dobra. Już nie przedłużam. Porozmawiaj z Birem Donelem. Tylko jak tam wejść na górę? Chyba gra nam tutaj de facto sugerowała. Okej, tutaj mamy wejść. On nam oczywiście powie, co mamy robić. Standardowo będziemy musieli przyjmować. Long way from Point Verdun, aren't you, Bear? Decided it was time to branch out. Not really a lot for me in that organization anymore. So what's your new line? Mind-melting narcotics. And I hear the best are coming out of Frisco. PCP. And it's cutting into my business. Okay. So where's the operation? Beats the hell out of me. But a while back, Miss Olivia Marcano hired a top-notch chemist named Bobby Bastian. Tasked him with upgrading our operations, which will make it impossible for the small-time cooks to compete. Hell, they even got taxis delivering their shit. If I can get to Bastian's dealers, maybe they'll give him up. Tell me something I can use against him. That ain't all. Word is Miss Marcano brought in a couple other eggheads from San Francisco. Get rid of them, and Bobby Bastian's gonna find himself nice and fucked. Put a beating on some of Bastian's guys, and maybe they'll tell you something useful. Okay, co my tu mamy? Pierwszy cel. Sporo tego. Ale jestem przygotowany. Uwaga, usługa taksówkarska Bastiana dostarcza speed znudzonym paniom domu. Zabij wszystkich.
Dobra, dobra, dobra. Do zniszczenia mamy 50 tysięcy. Przesłuchaj dealerów Bobiego. Bierzmy się za zadanie. Tutaj nawet widzę, mamy kamizelkę. Okej, przesłuchaj. Przesłuchaj. Wiecie co? Tutaj chodzą cywile. O, wartownik. Kurde, Bela. Dobra, to są tylko chyba jeden. Przesłuchajmy, zanim policja przyjedzie. No jeszcze nie dziś zdechniesz. Wpada kolejne osiągnięcie. To jest chyba osiągnięcie związane z litowaniem się nad właśnie Saldati. Zwerbowaliśmy 16 na swoje... Dobra, dobra, dobra. Tutaj jeszcze chyba coś jest na górze. Dobra, możemy wracać, znaczy wracać, możemy teraz dalej działać. Tutaj mamy kolejny cel. Co to jest? Zaznaczmy to. Zwróć uwagę, że znowu, kurde, straciłem samą apteczkę dosłownie w 2 sekundy. Znaczy, tą kamizelkę. To jest strasznie... popieprzone. Za przeproszeniem. Gdzie my się mamy dostać? Chyba tutaj. Tu jest jeszcze apteczka do zebrania. Przyda się, na pewno się przyda. O cholera. O cholera. Tutaj tych dwóch gości to możemy sprzątnąć granatem. Dobra, ładnie, ładnie. A, mamy to zniszczyć, dobra. Mamy to zniszczyć, zaraz to zrobimy, tylko tutaj trzeba hajs zebrać. Musi się wszystko zgadzać. I tutaj mamy jeszcze nawet części. Dobra, zniszczmy to. Coś to nie za bardzo zadziałało. Dobra, elegancko. To jest sposób na zakłócenie biznesu. Dobra, jedźmy tutaj.
Nam kurczę jedna apteczka, znaczy kiepsko to widzę. Czy 39 750. Można by gościa zabić, ale... O kurde, tutaj grubo, na czerwono. Ciała można przenosić i mamy też takie zadanie jak rzucić zwłoki do rzeki na pożarcie krokodylowi. To jest wartownik. Warto byłoby go sprzątnąć. Tylko, że tutaj dwóch patrzy na siebie. Dobra, zabijmy jeszcze tego tutaj jednego typa. O fuck. To było brutalne. To mamy szafkę na broń. A. To w sumie nas nie interesuje. Wartownik, o! Dobra, brutalne zabójstwo. Musimy zdobyć chyba 30 zabójstw brutalnych, żeby wpadło osiągnięcie na Steamie. Chyba się ktoś zorientował. Nie tak to chciałem rozegrać, ale dobra. Sporo. Dobra. Załatwieni wszyscy. Możemy dalej grać. Gdzie jest mój samochód? Jeszcze prawie 20 tysięcy mamy do zniszczenia. Tu jest tylko chyba 5 przeciwników. Przydałoby się zabić ich brutalną śmiercią. Cholera. Lepiej, żeby goś nie strzelał.
Ale to nie była brutalna śmierć. Wartownika by się przydało sprzątnąć. Dwóch takich samych typów. Nie ma takiego. Dobra. Udało się ładnie tutaj rozegrać. Chociaż nie, nie zdobyliśmy żadnego brutalnego morderstwa. Ej, mamy 26 tysięcy. Ja kurde są kasą, ganiam. Przydałby się to. Zaczyna nam brakować piperydyny. Spoko. Dobra, jeszcze to nie wszystko. Weźmy babkę. Dobra, 180 tysięcy. Oj, a czekajcie, bo tu ktoś jedzie. Uciekli. Kij im w oko. Tu chyba będzie szybciej, chociaż tu. Nie, tu będzie dalej rzeczywiście. Chociaż jeden diabeł. Kurde, w gliniarzy wjechał. To by się bardzo źle skończyło dla nas. Walka z glinami naprawdę jest w tej grze ciężka. W ogóle gra jest dosyć ciężka. Ile razy to ja już zginęłem? Pewnie ze 20 razy na pewno. Dobra, 5 tysięcy mamy do zniszczenia jeszcze. Kurde, tędy nie przyjdziemy. Przydałoby się kilku załatwić. O kurde, tam czerwono aż. Aż czerwono. Aż czerwono tam, cholera. Wszyscy w kupie siedzą. Niedobrze. Każdy się na każdego patrzy. Raczej tutaj nie będzie szans, żeby kogoś załatwić po cichu. To się zorientował. Idzie tutaj. Dobra, może się uda jednego załatwić po cichu. Nie sądzę. Ale jaja. Można by to wypiedzieć w powietrze. Albo użyć granata. Cholera. Dziesięć tysięcy, dobra. A tych można by wystrzelać wszystkich, chyba jak kaczki. Aj, przeładowywanie. Kurwa mać. Szlakento.
To był zły pomysł. Jeszcze kurde nie miałem przeładowanej broni. Aj. I tak się to musiał właśnie skończyć. Kurde Bela, nie byłem jeszcze zasłonięty niczym. Spartoliłem to strasznie. No tak, to teraz jeszcze nam tutaj zostało to. Wszystkie apteczki mamy stracone. Aj. Nie tak to chciałem rozegrać. Strasznie drogie te apteczki. Zabij wytwórców PCP Bastiana. Oj, tu jest kamizelka. Kamizelka, którą warto zebrać. Cała dniówka. Fuck you. Okradłem gościa, pobiłem. No co za gra. Elegancko. Jeszcze chyba nie zdobyliśmy to, co mieliśmy zdobyć, czyli narobić zniszczeń na 50 tysięcy, chyba tak, czy 20 tysięcy. Kurde, jakaś śmieciarka fajna. Bardzo fajna lokacja taka, ładna, zielona. Szkoda, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak szybka podróż. To by się przydało. Spróbujemy tutaj kilku gości zabić po cichu. Najlepiej używając... brutalnego zabójstwa, ale nie w ten sposób. 6 gości zostało. No. Ktoś mnie usłyszał. Mamy też skrzynkę połączeniową, to też by się przydało ją. Dobra. Wartownik. Zostało nam dwóch. Fajnie byłoby ich załatwić po cichu. Ładnie, brutalne zabójstwo. O, i straciłem co? Fuck! O, pokaż się. Żyje, niuchacz.
Skurczy byk. Nie wiem, czy narobiliśmy taki szkód. Gra nas tutaj niby informuje, żeby już pogadać z Birem Donnellem, ale... Jaj. Być może jeszcze będziemy musieli... Dobra, wracamy. Kałach jest dobry, tylko że kurczę nie jest celny. Będę ja nie wrócę? Wróciłbym, ale... Trasa zdecydowanie dłuższa. Czy to, co zrobiliśmy do tej pory, wystarczy na to, żeby pchnąć grę do przodu? Raz już tak miałem, że właśnie zginęłem w momencie, kiedy wykonywaliśmy misję i okazało się to, że gra się nam zacięła. I musiałem szukać miejscówek. Czekajcie, chcemy gościa zabić. Spróbujemy gościa zabić. Kurwa, ładuj to do chuja pana. Nigdy nie będziesz dzwonić po żadną policję, kobieto. Dobra, nie wiem, czy coś się udało nam kurde zrobić dzięki temu, że zabiliśmy tych taksówkarzy. Wiem, że mogę zadzwonić do operatorki. 3500 mamy w kieszeni. Czekajcie, bo tu jest jeszcze czasopismo do zebrania. W tym budynku. Hot Rod. Ojejku, mam nadzieję, że będzie chciał z nami rozmawiać. Już raz tak miałem, że... Tak, jest. It's been a bad couple of days for old Bobby Bastian. Far less of his product out on the street than he and Miss Marcano would like. Sounds like good news for you. I mean, it doesn't hurt. What are things looking like at the lab? Is Bastian there? Yeah, and in a fucking state. Apparently, the Marcanos aren't too happy about the cash flow disruption. Yeah. Well, let's see how they feel about losing their drug lab. And Bear, sell what you're gonna sell, but you better steer well clear of the hollow. Well, you know where to find Bastian. Go get the fucker. Co to za dupeczka tutaj stoi? Wow. Bedniutka. Ona się nachyla. Dobra. Skonfrontuj się z Bobim Bastionem. Wiecie co, czekacie, zanim jeszcze tu pójdziemy. Oddamy hajs i kupimy sobie kamizelkę. Chociaż kamizelka kosztuje chyba 6000, tak? Czy 600? Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. 3000, dobra.
Jest też takie osiągnięcie, żeby wydać chyba 500 000. Lecimy na konfrontację z Bobim Bastionem. Aj, tutaj kamizelka przecież była. A jaki ze mnie głupek. 3000 straciłem. Okej. Kurde, fajny budyneczek. Jo pierdziu, ale tam czerwono. O, żeż kuźwa, jak ja tu wejdę? Aha. Ja cię sunę. Cichutko. Wartownik. Dobra, wartownik uciszony. Chyba się ktoś zorientował. Jest. Brutalne wejście. Chyba się... Nie, zorientowali się, zorientowali się. Ale tędy nie przejdę. Chyba, że dołem. Okej, tu mamy części, i to nawet dwie. Fajnie, apteczka jeszcze. Ale chyba to nie jest nasz cel. Tak, tutaj wychodzimy z terenu. Tu jest kolejny dupek. Ładnie. Ładnie. Holy balls. Dobra, brutalna śmierć. Musimy zebrać 30. Jego się tu schował. Fuck. Wartownik. To cywile są, kurde, co ja robię? To był błąd. To był błąd trochę. Ktoś do nas pruje. Dobra, ładnie. Dopiero po 30 odcinkach też się zorientowałem, że jest takie coś jak brutalne zabójstwo. Ale mamy kamizelkę. Z dwoma to ja tutaj nie mam szans. To jest nasz cel, dobra.
ratownik. Ale tutaj ich jest za dużo, kurde. Tu mam jeszcze jakiś plakat. Oh shit. Ktoś tam do nas pru. Strasznie tutaj dużo przeciwników jest, ale na razie sobie jakoś radzimy. $750, to jeszcze coś jest, dobra. 1200. Na dole jest. Dobra, został nam tutaj ostatni przeciwnik. I jeszcze tutaj został nam plakat do zdobycia. Wytrzymały skubaniec. Ale nie przepuści nas. Jaka ładna pani. Kotku, jesteś bogaczem. Dobra. Do whatever you're gonna do. Just don't leave me to Olivia. Deal. O cholera, samą tętnicę. Dobra, przyjęty biznes. Troszkę się omęczyłem, przyznam. Komu by to przeznaczyć? Hartmann 762. Witowi to przekażemy. Need some help holding down Frisco Fields. You got some boys you can spare. Sure, my guys will keep an eye on things over there. As usual. But look, it's fucking twice now we've done this. And twice I didn't get the district. You better remember, because I sure as hell won't forget. Dobra, Witowi oddamy tą dzielnicę, żeby się nie pultał. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. Dzięki za wspólną grę, papa, hej, hej.